tak przysłowiowo wkładać głowy w piasek, żebym nie widział. Niektórzy myślą, że jak się idzie do konfesjonału, to trzeba mieć jak najmniej grzechów. Nie, trzeba mieć te grzechy, które się popełniło. Jak ich jest dużo, to dużo. Prosta sprawa, a nie jak najmniej. To rzadko kto ma jak najmniej. Zobaczcie, święci ludzie, nie musicie tak robić, jak robił Jan Paweł II, zresztą nawet nie możecie, bo to jest niemożliwe. I Jan Paweł II chodził co tydzień do spowiedzi. Ciekawe, z czego się spowiadał. Święty człowiek, a miał się z czego spowiadać. Nie, dlaczego? Bo miał wrażliwe sumienie. A komu to sumienie wrażliwe tak pobudzał? No właśnie Duch Święty. On zauważał takie drobiazgi, o których my nawet nie pomyślimy. Bo tak czyni Duch Święty. Ale on się tego nie bał. Bo on wszedł do miłosiernego Pana Jezusa, który go z tych słabości oczyszczał. I tak go oczyszczał, że aż w końcu stał się świętym. I tak by potrafił zrobić w każdym z nas. Pod warunkiem, że mu się pozwolimy prowadzić. Ale nie wolno nam się bać prawdy o grzechach. Właśnie Duch Święty sępuje po to na nas, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy grzechy. To jest odwaga też przyznać się do grzechu. Tą odwagę mi daje Bóg. Że ja przed Bogiem, ja się nie muszę przed całym światem spowiadać. Ja przed Bogiem mam się wyspowiadać, ale chcieć się też wrócić, pracować nad sobą. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Człowiek potrafi popełnić też takie grzechy właśnie przeciwko Duchowi Świętemu, o których Pan Jezus mówi, że są nieodpuszczalne. W ogóle to nie ma takich grzechów nieodpuszczalnych. Na czym polega to, że są nieodpuszczalne? Że człowiek przez swoje grzechy tak się zniszczył wewnętrznie swojej duszy, że nie potrafi żałować. Tak się zniszczył, bo nie potrafi postanowić poprawy. No nie chce postanowić poprawy. Albo jest takim cwaniakiem, który chce przechytrzyć Pana Boga. I dam przykłady. Czterech takich grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Pierwszy z nich to jest rozpacz. Kiedy człowiek tak nagrzeszy, tyle grzechów popełni w życiu, że diabeł, który go tam cały czas kusi, w końcu mówi: o, teraz to już Pan Bóg ci nie przebaczy. Przegiąłeś. Koniec. I on w to wierzy. Trochę się tak zachowuje Judasz. My nie wiemy, czy Judasz jest potępiony, bo tego nikt nie wie. Pan Bóg sobie zarezerwował tą tajemnicę. Kto jest w piekle? My możemy powiedzieć, to jest w niebie. Znaczy papież może powiedzieć, to jest w niebie. A kto jest w piekle, nie może powiedzieć. Pan Bóg sobie to zarezerwował. Ale Judasz właśnie wpadł w rozpacz. On żałował tego, że zdradził Pana Jezusa, że wziął te srebrniki. On je wyrzucił. Ale nie wierzył w to, że Pan Jezus może mu przebaczyć. Poszedł i się powiesił. To jest właśnie rozpacz. Nawet sam sobie nie przebaczył. Pan Jezus by mu przebaczył, tak jak Piotrowi, który zdradził Pana Jezusa, też przebaczył. Też Pan Piotr uznał w końcu, zgrzeszyłem, zapłakał. Ten twardy chłop zapłakał. Pan Jezus mu przebaczył, nawet go papieżem zrobił. I Judaszowi też by przebaczył, tylko on wpadł w rozpacz. To jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu się dzieje wtedy, kiedy człowiek bardzo dużo grzeszy, nie zwraca na to uwagi, a potem nagle właśnie przychodzi to zniszczenie duchowe. Przeciwnie, taki skrajny grzech przeciwny do tej rozpaczy to jest zuchwalstwo, czyli taka bezczelność. Kiedy człowiek traktuje Pana Boga jak śmieciarza. Czyli ja tu będę brudził, a ty sprzątaj. Kiedy tak człowiek robi? Kiedy planuje sobie grzechy. O, teraz zrobię to, na przykład teraz cudzołożę, a potem pójdę i się wyspowiada. No, kalkuluje sobie grzech. Wymyśla sobie. Taka bezczelność. Już sobie to zaplanował. On sobie zaplanował, że teraz grzeszy, a potem się wyspowiada. A Pan Bóg musi przebaczyć. Nie. Pan Bóg nic nie mówi. Pan Bóg cwaniakom nie przebacza. Tylko tym, którzy żałują i postanawiają poprawę. Szczerze. Oni nie kombinują. A grzech był słabością. To była słabość. Przegrałem z pokusą. A nie wykombinowałem sobie taki plan, że teraz nagrzeszę, a on mi potem musi przebaczyć. To jest zuchwalstwo przeciwko Panu Bogu. I właśnie brak tego postanowienia o poprawę powoduje, bo ten człowiek jest taki zuchwały, że nie może dostać rozgrzeszenia. Ale on się o tym przekona dopiero na sądzie Bożym, jak się nie opamięta. Bo co taki człowiek musiałby zrobić, żeby się z tego pozbyć? Przyznać się do dwóch grzechów. Do tego, który popełnił, który zaplanował i do tego, że w ogóle planował taką rzecz. Ale on jest tak wewnętrznie zniszczony przez grzechy, że właśnie tego nie widzi. I to jest właśnie dlatego mówimy, ten grzech jest nieodpuszczalny. Inny przykład grzechu przeciwko Duchowi Świętemu to sytuacja, kiedy człowiek mówi, a ja to się nawrócę na stare lata. Ta. Teraz to sobie będę żył tak sobie po swojemu, a nawet stary to się nawrócę.
On sobie ustali godzinę, chwilę, prawda? Takie znowu kolejne zuchwalstwo człowieka. Czyli teraz sobie życie wycisnę jak cytrynkę, prawda? Wszystkie soczki z życia wycisnę, a jak będę stary, to się nawrócę, powiem Panu Bogu, przepraszam i pójdę do nieba. Takie cwaniactwo. Kiedyś mi taki ksiądz starszy, wykładowca, jakbym jeszcze w seminarium opowiadał, o swoim doświadczeniu. Jechał samochodem z innymi kilkoma księżmi i wpadli w poślizg na zakręcie i tak koziołkowali. Ja mówię, chłopaki, bo byliśmy jeszcze chłopaki. Słuchajcie, ja całe życie, aż wtedy tak z 50 więcej lat, mówi, całe życie zawsze staram się być pobożny. I wiedziałem sobie, jakby tak umierał, to powiem, Panie Boże, zmiłuj się nade mną. Mówi, ja nic takiego nie powiedziałem wtedy, jak koziołkowałem. Nawet nie chcę wam powiedzieć, co ja powiedziałem wtedy. Nie da się zaplanować takiego czegoś. To Bóg daje łaskę godnej śmierci. To Duch Święty daje łaskę godnej śmierci. A takie cwaniactwo może się skończyć tragicznie. Jak ktoś sobie mówi, ja się kiedyś nawrócę, a teraz to sobie będę żył po swojemu. I jeszcze jeden przykład, kiedy ktoś się sprzeciwia prawdzie Bożej. Jest jakaś oficjalna prawda Boża, na przykład my wierzymy w zmartwychwstanie, a ktoś jest taki mądrala i mówi, niech to wszyscy wierzą w zmartwychwstanie, a ja tam w reinkarnację wierzę. Prawda? No to kiedy się sprzeciwia takiej prawdzie Bożej, czyli nie jest posłuszny Duchowi Świętemu, to też popełnia, jeszcze się upiera w swojej pysze, choć mu mówią, nie możesz tak, to popełnia właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I zobaczcie, to mogą zrobić ludzie, którzy mają tego Ducha Świętego w sobie. Dlatego popełniają grzech przeciwko Niemu. Do tego kusi ich też zły, żeby coś takiego zrobili. A my musimy mieć tyle rozsądku, też wiedzieć, jakie są te grzechy, żeby takich grzechów, broń Boże, nigdy nie popełniać. Dlatego patrzymy na życie świętych i patrząc na ich życie, na to, co Bóg zrobił z nimi, możemy sobie powiedzieć, z nami też Bóg chce zrobić wiele rzeczy, ale musimy być Mu posłuszni, temu Duchowi Świętemu. I już ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć dzisiaj. Słyszeliście, to jest taka ciekawa myśl, słyszeliście dzisiaj Ewangelię. Wczoraj było o uzdrowieniu ślepca. Dzisiaj o uzdrowieniu tej kobiety, co była taka zgarbiona, pochylona. I niektórzy ludzie to myślą, że religia chrześcijańska to jest po to, żeby Pan Bóg nam załatwił zdrówko. Ale jak ktoś ma Ducha Świętego, to wie, że to wcale nie jest po to. To, że Pan Jezus uzdrowił tych ludzi, to miał zupełnie inny sens. Jak ktoś uważnie Cię słuchał, to chciał temu pysznemu przewodniczącemu synagogi pokazać, jaka jest mądrość Boża. Oni sobie wymyślili takie ludzkie prawo i tego prawa przestrzegali. I Pan Jezus chciał pokazać, a ja zrobię inaczej, zgodnie z prawem Bożym. I dlatego uzdrowił to kobietę. Nie dlatego, że zdrowie jest najważniejsze. Czy my nie mamy prawa modlić się o zdrowie? Mamy. Powinniśmy. Pan Jezus mówi, proście, a otrzymacie. Ale proście z pokorą, tak jak Pan Jezus, tak jak święci. Czyli jak? Ojcze, nie moja, Twoja wola niech się stanie. I teraz znowu te przykłady tych świętych. Czy siostra Faustyna to była super zdrowa kobieta? Jak ktoś zna jej życie, zachęcam, poczytajcie, to się przekonacie, ile ona się wycierpiała i nachorowała przez całe życie. Czy ojciec Pio to był super zdrowy facet? On żył na granicy życia i śmierci przez całe życie. Cały czas był chory. A błogosławiony Jan Paweł II to był super zdrowy. No, w młodości nawet tak, ale co Pan Bóg z nim zrobił na koniec życia? Na co się zgodził? Na Parkinsona? Na trzęsienie się? Nawet stracił głos na koniec, prawda? Czy Pan Bóg ich nie kochał? Kochał. Tylko my czasem właśnie w mocy Ducha Świętego musimy poświęcić też własne zdrowie. Niekoniecznie życie, ale zdrowie. Nie moja, Twoja wola niech się stanie. Siostra Faustyna nawet się o to modliła. Ona czasem tak modliła się, Panie Boże, jeśli jakiegoś grzesznika uchronię przed piekłem, to bym jeszcze więcej cierpiała i chorowała. No ale tak się może modlić tylko człowiek pełny Ducha Świętego. Taki człowiek, który nie odwołuje się do Ducha Świętego, nie będzie miał odwagi tak poświęcić swojego życia. Ale to jest właśnie dowód na to, jak Duch Święty potrafi zmieniać ludzkie życie, nawet myślenie o świecie, o tym, co robimy i jak to powinniśmy robić. Dlatego was bardzo proszę, módlcie się o różne rzeczy,
Dobro oczywiście, o zdrowie też, z tym dodatkiem zawsze, zawsze z tym dodatkiem. Nie moja, Twoja wola niech się stanie. Ty wiesz lepiej, Panie Boże, co jest dobre, ale przede wszystkim módlcie się o jedno. Żebyście byli posłuszni.